Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci. W tym otoczeniu, takim jak zawsze. Już niewiele w Bogusiu w tym roku zostało z takim osiedlowym tłem jak dzisiaj, więc trzeba się napatrzeć. Niedługo zamienimy je na polskie tło na jakiś czas. W związku z tym, że lecę do Polski, jadę teraz sobie do Suwon. W Suwon jest dużo fajnych sklepów, więc mogę sobie coś tam pokupować i tam są też skarpetki. Już kiedyś Wam pokazywałam moją wyprawę po skarpetki. I zobaczymy, czy zmieniła się jakoś kolekcja na jesienną. A tak naprawdę nagrywam to oczywiście dlatego, że to jest Daily Vloguś. No i też dlatego, że jak już będę w tym Suwon, to pomyślałam sobie, że zrobię sobie Dzień Matki. Skoro już jadę i tak bez Sonu i bez jego taty, sobie mogę na spokojnie pochodzić. I pójdę sobie do takiej fajnej jednej kawiarni, w której ostatni raz byłam 2 lata temu. No, zdeszła ta chwila, kiedy mogłabym się ją nacieszyć jeszcze raz. Ja tu już prawie doszłam do metra, nie było jeszcze sytuacji pogodowej i zobaczcie, niektórzy ludzie trzymają parasolki i tym razem nie od słońca, a od deszczu, bo co chwila tak dziwnie kropi mży. A teraz już nie kropi, ale chyba się jeszcze nie zorientowali. Jesień na pełnej, zresztą widzicie po stylówce. Teraz będę tak chodzić do kolejnej zmiany pory roku. Temperatura dzisiaj oscyluje w granicach 21 stopni. Może nawet 23. A tego mostu dalej nie otworzyli, ja już zwątpiłam. Trochę dzisiaj ludzi jest, bo jest dość wcześnie rano, jest godzina po 10:00. Od razu przyjechał pociąg. Będziemy jechać tylko 2 stacje. Ale ludzi. Chciałam tylko powiedzieć, że ten dojazd tutaj zajął nam aż 5 minut. Szałowo. O! Akurat trafiliśmy na jakichś kolegów z Ameryki. Całkiem dużo tu dzisiaj obcokrajowców. I tak, to stacja Suwon, to stacja Suwon. Idziemy po skarpetki. Patrzcie, ile tu dzisiaj jest kwiatków. Zawsze mi się w Korei podobają takie małe bukieciki, ale je można znaleźć właśnie tylko na stacjach metra praktycznie. Taki jeden mały jest za 15 zł. A jak się pójdzie już do takiej kwiaciarni, na przykład, nie wiem, u nas gdzieś na osiedlu, to ceny są czasami 10 razy wyższe za wcale niedużo ładniejszy bukiet. Ale nie o kwiatkach doszliśmy do raju skarpetkowego. Zawsze kupuję od tego pana, bo nam ma największy wybór, więc dzisiaj też. Patrzcie, jakie te wyjściowe. Nakupiłam skarpetek. Ciśniemy teraz do innego wyjścia, żeby dojść na miasto. Jeszcze sobie tylko łypniemy na ubrania na jesień. A, koreańska moda jesienna. No to nawet fajne. Szału nie ma, ale piżamy są szałowe. Tak widząc to słońce, stwierdzam, że chyba się gorąco zrobiło. Zobaczcie, jesteśmy w Suwon i tu jest taka najbardziej popularna sklepowa ulica z kawiarniami, z różnymi innymi rzeczami. Tutaj wszystkie te sklepy się bardzo często zmieniają, te restauracje i to wszystko. I w nocy tu jest cała masa ludzi i czasami na przykład stoliki były wystawiane tutaj na drogę. Można było coś zjeść i się napić. Pamiętam jak dziś, kiedyś tu byłam z moim przyszłym wtedy mężem i było całkiem imprezowo. A tu są superowe ośmiorniczki. Ale boskie. Nie mam pojęcia, czemu ja tu idę, bo ja chciałam do zupełnie innej kawiarni iść, nie takiej tutaj. Ale może jeszcze znajdziemy. Uuu. No patrzcie, jak tu jest ładnie. Dzień dobry. O! Tudu. A co to? Gofrowe. Za 3 zł. Polandy, basakan, łapy, gładza. Polskie, chrupiące, wafelki jest napisane. Bo to jest taki sklep typu przekąski z całego świata. I lejsy. Zwykle w Korei nie ma lejsów. Tu jest też bardzo dużo takich mini sklepików z ubraniami. I tak jak mówiłam, to jest imprezowa ulica, więc są też takie sklepiki, na przykład, gdzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Są też takie salony gier, więc Koreańczycy często to robią w wolnym czasie, szczególnie w piątki, szczególnie młodzi Koreańczycy. A tutaj są zdoby świąteczne, oni chyba nie zdjęli po prostu zeszłe święta.
Jest też tarot, to też jest popularna rzecz, którą robią Koreańczycy, jak mają, wiecie, jak chcą sobie się pobawić, poimprezować. No ale dobrze, fajnie jest, fajne sklepy i w ogóle wszystko super, ale ja chciałam iść do takiej jednej kawiarni bardzo. Chciałam sobie troszeczkę pochillować i nie wiem, gdzie ona jest. Muszę sobie włączyć mapę, żeby się dowiedzieć, jak stąd wyjść i do niej dojść. Jestem zaskoczona, bo podobno wystarczy, żebym szła tą ulicą 500 metrów i będzie moja kawiarnia. Będzie otwarta dopiero za 15 minut, więc jeszcze sobie tu trochę połazimy. Aktualizacja z sytuacji pogodowej. Zrobiło się 25 stopni, ja się ugotuję. I zobaczcie, to jest taka ciekawa rzecz. To jest taki sklep, który się nazywa Troubadour. I tu są takie ubrania męskie, ale one są tak naprawdę dla wszystkich. I tutaj częściej spotykam kobiety w tym sklepie niż mężczyzn. Tu sprzedał takie wielkie t-shirty, różne takie swetry, bluzy z kapturem, tego typu rzeczy. A tu jest kolejny sklep, gdzie się robi zdjęcia. Tu jest restauracja ze świeżymi rybami i owocami morza. Tu jest kawiarnia z kotami. I jest trochę takich kawiarni w Korei, jakieś kawiarnie z kotami, z szopami. Z szopami? Nie wiem, z jakimi zwierzątkami. Można się z nimi bawić, ale ja nigdy nie chodzę do takich kawiarni, bo mi się wydaje, że tym kotom jest tam ciężko. Muszą zabawiać tych ludzi obcych, nie mogą się do nikogo przywiązać i jakoś nigdy nie chciałam tam iść. Ale ładny rysuneczek. Nie żeby coś, ale mi się zdaje, że już przeszłam 500 metrów, więc trzeba tu będzie jeszcze raz na mapę. Ale gąsior! Wygląda na to, że dobrze idziemy. Tutaj doszliśmy do takiego miejsca, gdzie jest bardzo dużo moteli. Jak Koreańczycy imprezują, to czasami się zatrzymują w takich hotelach i one są zawsze właśnie przy imprezowych ulicach. Nie są najgorsze, jak się gdzieś jedzie na przykład na wycieczkę do jakiegoś miasta i chcemy po taniości spać, to dobre tam są warunki, raczej większość jest czysto. Nie wiem, gdzie mnie tu wywiało, jakimiś dziwnymi ulicami. Gdzieś tu chyba. Może to tu? Ta kawiarnia była taka niepozorna bardzo. O, chyba jest. Jest i chyba już czynne, zobaczcie. To jest flagowy produkt tej kawiarni, taki sernik w kształcie jajka i my właśnie po to tu idziemy. Trzeba się cieszyć życiem. Zobaczcie, tak wyglądają typowe koreańskie kawiarnie. Też jest tak kremowo i w ogóle. Fajny tu jest klimat na relaksik bez męża i syna. Tak tu jest, nikogo tu jeszcze nie ma, bo oni otwierają o 12, a jest godzina 11.50. Pan się jeszcze nawet z ciastami nie rozłożył, a ja tu już wjechałam, no ale trudno. No. I bardzo tu szałowe mają świeczki. Taka ze mnie jesieniara, że wzięłam kawę ciepłą. Trochę żałuję, bo na dworze jest gorąco, no ale... Patrzcie, już jest. To jest mój sereniczek. Czy nie jest boski? To jest sosik do serniczka. Zdradziłam Ice Americano, to jest kawa flat white. Cicho w tej kawiarni jest, jakoś mi tak głupio głośno mówić, ale... Złoty widelczyk. Ale byłam tutaj, w tej kawiarni, jakoś tydzień przed tym, jak się Son urodził, z moją koleżanką z Hongkongu, która już nie mieszka niestety w Korei. Niestety już jest w Hongkongu. Trochę smutno, bo fajna była. Powracam po niecałych 2 latach i będę dziabać ten sernik zaraz. Ale najpierw chyba kawa. Dzisiaj wreszcie jak ludzie, nie z plastiku, nie jakąś dziwną, rozwodnioną kawę z lodem. Raz na jakiś czas się trzeba szanować. Dziabamy serniczka, polejemy go tym drzemikiem tutaj. Może obok ten drzemik. Mają tam chyba fascynującą rozmowę. Tu na górze to była brzoskwinia. Musimy sobie kiedyś ogarnąć taki sernik na kanale pierogi z kimchi. A tam na zapleczu się chyba ciasto robi. Ja tu sobie będę jeść, pić kawę. Korzystać z moich 5 minut dla siebie, a widzimy się dalej wreszcie tego daily vlogusia. O, gorąco! Wyszłam już z kawiarni, było subcio. Jesteśmy teraz tutaj w takiej części Suwon, gdzie jest w ogóle bardzo dużo różnych kawiarni. Na przykład tu jest kawiarnia kwiatowa. Jednym z najgorszych aspektów jesieni w Korei są drzewa ginkgo. Po naszemu to się nazywa miłożąb japoński. To jest drzewo ginkgo i te drzewa mają owoce i te owoce mają jedną podstawową wadę. Niesamowicie śmierdzą, jak się je nadepnie, więc bardzo tutaj nieładnie pachnie w pobliżu tego drzewa i zwykle to właśnie szybko się starają uprzątnąć pracownicy tutaj
żeby to tak nie śmierdziało, ale no zanim to zrobią, to troszeczkę jedzie. Zalatuje to taką kanalizą i to jest bardzo smutne, bo te drzewa są naprawdę piękne i one na jesień są takie żółte i dlatego bardzo często je sadzono kiedyś właśnie przy drogach i tak dalej, no ale za bardzo to śmierdzi. Teraz już się ich nie sadzi. Patrzcie. Jo, jak szałowo. Tu teraz jest jakaś taka kawiarnia i po tych wieńcach gratulacyjnych roślinkach widzę, że otworzyli ją niedawno. Tak to drogo wygląda i pachnie jeszcze farbą. Nie wiem, co mi się tak zrobiło w tej Korei, a w Polsce to szczytem moich marzeń była kawa z McDonalda. Zresztą pracowałam w McCafe, to miałam sentyment. Ale w Korei jakoś bardzo lubię, te wszystkie kawiarnie są takie szałowe i jakoś taka atmosfera jest. Patrzcie, jak tu się tłoczno zrobiło. Więc tak, byliśmy na Suwon-yok. Ja chyba idę jeszcze do księgarni. Właśnie sobie zdałam sprawę, że chyba potrzebuję kolejnej bluzy z muminkami. A może z bagietą? Właśnie poczułam wewnętrzną potrzebę kupienia sobie bluzy z bagietą. Trzeba sprawdzić, czy to dobrze jest napisane, bo często w tych koreańskich sklepach są mega błędy w angielskich napisach. Uwaga, uwaga, trendy cukiernicze w Korei. Teraz w Korei jest moda na skunsy. Nie wiem, czy to jest też popularne w Polsce. Ja tego nie znałam, zanim przyjechałam do Korei, ale to jest taka brytyjska chyba. Brytyjskie ciasteczko, no nie? Taka bułka na proszku do pieczenia. Bez drożdży i tych spraw. Ja nie przepadam, ale w Korei, jak widzicie, jest szał. To była aktualizacja trendów cukierniczych w Korei. Makaroniki dalej na topie. W drodze do księgarni tutaj są takie desery bingsu, ale one są w takim japońskim stylu. Kiedyś ta kawiarnia nazywa się Tokio, ale chyba nie cieszyła się popularnością i zmienili nazwę. Tak to jest, że każdy mój wypad do Suwon kończy się księgarnią. Najśmieszniejsze jest to, że ja nawet nie czytam zbyt wielu książek po koreańsku, bo niby rozumiem, ale to nie jest takie komfortowe czytanie, ale i tak zawsze chodzę po księgarniach. Poza tym tu są fajne naklejki. Po raz kolejny to pokazuję, ale koreańskie okładki książek to jest, no kocham je, one są piękne. Co tutaj to wcale nie są książki dla dzieci. To jest bardzo ciekawe, bo tu serio, prawie nigdy nie ma zdjęć na książkach, tylko zawsze są ilustracje. I zawsze się tak samo kończy, czyli przy stoisku z Anioł z Zielonego Wzgórza. Oglądaliście tą bajkę, leciała chyba na TVP, jak byłam mała. Są skarpetki z kakao, 5 par. Ja to potrzebuję tego. Tylko powiedzieć, że rynek planerów do nauki w Korei jest niesamowicie duży, patrzcie. To jest napisane dzisiaj też, jutro też. I na każdej stronie jest, co się nauczyliśmy, czego się nauczyliśmy, rozpiska godzinowo od 6 do 5 rano i odliczanie dni do egzaminu. Skoro tu już jestem, to trzeba by było dla Sonu wziąć jakąś książeczkę z naklejkami. A tu są zestawy do wyszywania i zestawy do robienia filcowych kotków. Dobrze, więc tu stacja Suwon, tu stacja Suwon. Idziemy do domu na jakiś obiad może. Chociaż nie wiem, czy chłopaki beze mnie nie zjedli. Dokładnie 5 minut to zajęło. A jakbym jechała autem, to by zajęło co najmniej 40 minut. Mega korki są do Suwon. Pik! Sonu! Wróciłam! Nastała bardzo szczęśliwa chwila w tym daily vlogosiu. Jedziemy do restauracji z bufetem sushi, ale nie tylko sushi, tam są też różne inne rzeczy. I jedziemy tam pierwszy raz od chyba 3 lat. Dopiero teraz nadszedł ten moment, co za radość. Takie bufety są w Korei dość tanie, bo tam, gdzie jedziemy, to jest restauracja, siedzi Kuku, się nazywa Kuku. I tam wstęp w porze lunchu dla jednej osoby to jest niecałe 20 tysięcy koreańskich wonów, czyli jakoś 60 zł, tam chyba jest 17, to jakoś 60 zł to wychodzi za jedną osobę, a dziecko poniżej 36 miesięcy wchodzi za darmo. W weekendy jest troszeczkę drożej, po wieczorami też jest drożej. Sonu, co masz?
Zawsze tu biorę całą masę kaw. Są też deserki. Tak to jest, jak się człowiek nie umie zdecydować, co chce jeść. Sonu, masz szok cukrowy. Baka. 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 Już miałam niespodziewanie kończyć tego vlogaska, bo mam tak naprawdę dużo roboty jeszcze dzisiaj, na przykład lekcje polskiego, jak co poniedziałek, za chwilę tablica. Moja tablica już wyczyszczona, zmieniła rozmiar na troszkę mniejszą niż kiedyś, ale jest okej. Okay. Ale przypomniało mi się, że może wartałoby się pokazać, prawda, w mojej bluzie z bagietą, bo może jesteście ciekawi. To jest moja bluza z bagietą, zamierzam w niej chodzić do paryskiej bagiety i ja ją kupiłam i ona tam nie było rozmiarów w tym sklepie, bo to był taki typowy sklep na stacji metra, gdzie nie ma rozmiarów ubrań absolutnie. Wszystkie są w jednym rozmiarze i albo się wpasujemy, albo nie, więc ja się nadaję tylko na takie bluzy tam, ewentualnie jakieś duże t-shirty, ale w sukienki takie albo w spódnice, co się nie za bardzo mieszczę, więc taka tylko ciekawostka. Jeszcze, jak tu już siedzę, to tak jak w zeszłym tygodniu w poniedziałkowym Daily Vlogusiu, chciałam Wam powiedzieć, żebyście się zapisywali na wydarzenie na Facebooku, na Empikowe Targi Książki z moim udziałem. To jest wydarzenie online, będą też wydarzenia offline oczywiście i ja mówię o tym jeszcze raz, dlatego, że ja w zeszłym tygodniu to ogłosiłam i nagle się zrobiła awaria Facebooka na ileś tam godzin, mało osób się mogło zapisać, link nie działał i w ogóle lipka, więc mówię jeszcze raz, link w opisie, zapraszam. I co jeszcze chciałam powiedzieć? O tym, gdzie możemy się spotkać offline, będę informować dopiero chyba z Polski. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. To był bardzo zwykły daily vlog, jak to w poniedziałek. I zapraszam na kolejne odcinki na kanale Pierogi z Kimchi. Ja mówię Wam pa pa! Bagieta.